Mój mąż został zwolniony z pracy. Nie spodziewałam się, że tak długo będę chorować. Opowiem wam o tym, co się działo z moją pracą i czułam, że świetnie mi wychodzą i naprawdę po prostu byłam tak na siebie dumna i czułam, że po prostu no, to była super praca. Zostałam wrogiem jego numer jeden i jego celem było, po prostu byłam nieszczęśliwa w pracy. Moja samoocena dodatkowo jeszcze przez to spadła, bo mam zdecydowanie problem z pracoholizmem. Samo na życie moich bliskich, tak jak mojego męża, to wpływało na niego, ten cały stres, który no, w sobie nosiłam. Sporo mnie to nauczyło, więc cieszę się, że byłam w stanie to doświadczyć. Ja widziałam, jak bardzo on był zgrany z tymi wszystkimi osobami. To po prostu był najlepszy zespół, z którym pracował praktycznie od początku jego kariery. Teraz się tak zastanawiam, czy w ogóle jest jakikolwiek sens, by zmieniać karierę właśnie w tym okresie. I to jest po prostu straszne, jak dużo osób traci pracę. Tak więc te moje wszystkie przeświadczenia po prostu poszły do kosza. Ja jestem osobą niesamowicie zdeterminowaną, więc jak coś sobie narzucę i po prostu zrobię sobie jakiś plan, na dniach będę musiała podjąć no, dosyć ważne decyzje. Okej, okay. Chciałam ten filmik nagrać już od dłuższego czasu, ale było mi niesamowicie ciężko z kilku powodów. Jednym z nich było po prostu takie ogromne poczucie winy i też strach przed odzewem, jaki może być po tym filmikiem. Przez dłuższy czas po prostu nie wstawiałam tutaj filmików, bo czułam, że po prostu muszę ten filmik w końcu nagrać, bo pojawiło się sporo właśnie pytań o moją pracę, o to, co chcę zmienić w swoim życiu. Kilka dni temu wydarzyły się kolejne rzeczy, które jeszcze bardziej gdyby skomplikowały naszą aktualną sytuację, a mianowicie mój mąż został zwolniony z pracy, więc teraz oboje jesteśmy bezrobotni. I opowiem wam o wszystkim w szczegółach za chwilę, ale chcę was po prostu przeprosić, że tak długo nie pojawiały się tutaj filmiki na tym kanale. Na początku było to spowodowane tym, że oboje złapaliśmy wirusa. Myśleliśmy, że już po wszystkim, że po prostu już koniec z pandemią. No, ale jest jak jest. Byliśmy oczywiście zaszczepieni, ale to nie miało znaczenia. Rozchorowaliśmy się dosyć mocno. Mnie to trzymało przez ponad 2 tygodnie i pomimo, że po 2 tygodniach w końcu zaczęłam mieć negatywny wynik testu, to nadal po prostu przez ponad miesiąc kompletnie miałam zero energii i nie byłam w stanie się skoncentrować. W ogóle moja pamięć też była do kitu. Tak więc to oczywiście wpłynęło na to, że nie pojawiały się filmiki, bo w montażu są 2 filmy, które chciałam właśnie wrzucić przed tym filmem, ale się nie udało. Czuję, że po prostu nie ma jak gdyby sensu wrzucać tych filmików przed tym, bo no, czuję, że jestem wam winna wyjaśnienie i opowiedzieć właśnie wam, co po prostu się u mnie działo, co się dzieje. I tak samo przeprosić was, że te filmiki się nie pojawiały tutaj regularnie, bo wiem, że wam obiecywałam, że będą się pojawiały co tydzień i no cóż, zawaliłam to nieco. Nie spodziewałam się, że tak długo będę chorować i tak samo mój błąd był taki, że nie przygotowałam wystarczającej ilości filmików, by mieć w zapasie. I też niestety często jest tak, że spędzę po prostu tyle czasu na montaż tych filmów, a później czuję, że one już jak gdyby nie są wystarczająco dobre, by wrzucić je na kanał. Ale tak, w tym filmiku opowiem wam o tym, co się działo z moją pracą, bo mówiłam wam już w wielu vlogach, że moja sytuacja właśnie jeśli chodzi o pracę, nie była najlepsza. Na początku naprawdę ja uwielbiałam tę pracę, to po prostu to była praca moich marzeń. Uwielbiałam pracę samą w sobie, bo zajmowałam się produkcją reklam dla mediów społecznościowych. Miałam wiele obowiązków w tej pracy, które naprawdę czułam, że bardzo się rozwijałam. Wiele rzeczy po prostu robiłam tam po raz pierwszy i czułam, że świetnie mi wychodzą i naprawdę po prostu byłam taka siebie dumna i czułam, że po prostu no, to była super praca. To, czym się głównie zajmowałam, to była produkcja wtedy, więc w to wchodziło między innymi tworzenie pomysłów na nowe reklamy, a tak samo pisanie skryptów do reklam i następnie reżyserowanie tych reklam na planie, co po prostu było po prostu wow, super. Cały dzień po prostu na planie z fajnymi ludźmi i ta część tej mojej pracy to była, bym powiedziała, że moją ulubioną. Okej, okay, chyba teraz jest lepiej, mam nadzieję. O czym mówiłam?
praca, praca, praca. Miałam ogromny problem z dyrektorem departamentu. To się już ciągnęło dłuższego czasu i mam wrażenie, że się jeszcze pogorszyło po tym, jak moja menedżerka odeszła i po prostu przez wiele miesięcy nie miałam takiego menedżera nad sobą, z którym mogłabym rozmawiać normalnie i po prostu też wiedzieć, jak są moje postępy w pracy, czy są ze mnie zadowoleni, co powinnam poprawić. Tego mi bardzo brakowało i więc w tamtym czasie pamiętam jeszcze bardziej, jak gdyby to wpłynęło właśnie na mnie, na moją psychikę. I w zeszłym roku rozmawiałam z poddyrektorem i rozmawiałam z nią na temat mojej pozycji, bo chciałam po prostu mieć pełną kontrolę nad kreatywnym procesem tworzenia tych reklam, nad którymi pracowaliśmy. I po kilku miesiącach, gdy spodziewałam się, że dostanę w końcu ten awans, tego po prostu nie było. Pomimo, że niesamowicie mnie chwalili w performance review pod koniec roku, to nic mi po prostu nie dali. Dali mi podwyżkę, o której mi nawet nie powiedzieli podczas właśnie tej performance review, co było bardzo dziwne. To po prostu dostałam wiadomość od HR-u, że dostaję podwyżkę. Wiem, że to po prostu wynikało z tego, że nie miałam najlepszej relacji z tym dyrektorem, ponieważ wiele razy on po prostu wypisywał mi okropne wiadomości, wysyłał mi e-maile niestosowne i gdy ja po prostu odpisywałam na te e-maile, także wysyłam kopię do HR-u, żeby po prostu mieć jakiś ślad, żeby oni wiedzieli, co się dzieje, co po prostu ten dyrektor wyprawia. To mu się bardzo nie podobało, zostałam wrogiem jego numer jeden i jego celem po prostu byłoby, po prostu byłam nieszczęśliwa w pracy. Wiedział, że nie może mnie zwolnić, ponieważ nie ma powodu, by mnie zwolnić, mam nadal bardzo dobre wyniki w pracy, to wiedział, że może sprawić, że będę tak nieszczęśliwa, że sama odejdę. Ja byłam niesamowicie wypalona przez to po prostu, co w tej chwili się działo. Wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałam na co dzień, z którymi się przyjaźniłam, albo zostali zwolnieni, albo po prostu sami odeszli i z tego oryginalnego zespołu, z którym pracowałam w biurze jeszcze przed pandemią, zostały dwie osoby tylko. Zespół cały ma ponad 50 osób, więc co chwilę po prostu ktoś nowy przychodził, ktoś odchodził. Bardzo ciężko było nawiązać przyjaźń w pracy pod właśnie kontrolą tego dyrektora. Po prostu z pracy, którą kochałam, stała się praca po prostu, która mnie wykańczała psychicznie i która naprawdę negatywnie wpływała na moje życie. I doszło to do tego momentu, że po prostu codziennie ja miałam tak zwane anxiety attacks. To było po prostu ogromna ilość stresu dla mnie. Moja samoocena niesamowicie spadła i oczywiście nadal szukałam innej pracy. I chyba przez to właśnie, że miałam tak niską samoocenę, nie byłam w stanie dostać żadnej nowej oferty. Pomimo, że niektóre firmy miały ze mną rozmowy przez wiele tygodni, rozmawiałam nawet z osobami właśnie bardzo wysoko postawionymi w tych firmach CEO i po prostu jak gdyby to był ostatni krok tego procesu, to po prostu zawsze znajdowali kogoś lepszego, kto się bardziej nadawał na tę pozycję. Więc to też jak gdyby sprawiło, że po prostu niesamowicie dało mi to w kopa i po prostu totalnie moja samoocena dodatkowo jeszcze przez to spadła. Tak więc postanowiłam, że dam sobie czas zregenerować się, odpocząć, co mi tak średnio chodzi, szczerze mówiąc, bo mam zdecydowanie problem z pracoholizmem. Jeśli chodzi o pracoholizm, to wiem, że wiele osób, ja sama zresztą też przez wiele lat tak naprawdę widziałam swój pracoholizm jako coś pozytywnego, jako coś, co sprawiało, że jestem bardziej produktywna w pracy, mam lepsze wyniki, ale nigdy nie myślałam jak gdyby o tym pod względem tego, jak to na mnie wpływa, bo w każdej pracy po prostu dawałam siebie tak dużo, że później bardzo szybko się wypalałam. To jest po prostu ogromna presja, którą sama jak gdyby na siebie wrzucam. W końcu jak gdyby po tym całym czasie i po tym jak zobaczyłam, jak bardzo negatywnie to na mnie wpłynęło, widzę to jako problem, a nie jako taką pozytywną cechę. Ja też przez większość swojego życia, każdy moment, gdzie nie pracowałam, gdy nie robiłam czegoś produktywnego, czułam po prostu jakbym marnowała swoje życie. I widziałam to jako coś negatywnego, odpoczynek. Nadal mam wrażenie, że mam z tym problem,
I dlatego zresztą chcę na tym pracować. I tutaj także przechodzę do kolejnego punktu, a mianowicie dostałam komentarz pod jednym właśnie z moich filmików. Ktoś mnie zapytał, co chcę zmienić w swoim życiu i chcę pracować nad moim zdrowiem psychicznym. Bo przez ostatnie lata bardzo mocno podupadło. Nadal nie jestem jak gdyby pewna tak w 100%, czy to było przez moją pracę, czy przez przeprowadzkę do Teksasu i po prostu kompletną taką izolację od moich przyjaciół. W Teksasie nie miałam żadnych znajomych, a bardzo ciężko było mi właśnie znaleźć osoby, z którymi mogłam się zakolegować. Większość po prostu osób, z którymi mieliśmy kontakt, które poznałam, miało kompletnie inne zainteresowania niż ja i nie wiem, po prostu czułam, że to nie jest moje miejsce, że to nie jest miejsce dla mnie. Teksas po prostu cały czas był dla mnie takim obcym miejscem. Cieszę się niesamowicie, że się wyprowadziliśmy, pomimo że zostawiliśmy tam dom w Teksasie, do którego no po prostu włożyłam tyle pracy i tyle serca, żeby stworzyć po prostu miejsce dla nas, takie no idealne. To całe doświadczenie sporo mnie nauczyło. Nie żałuję, że się przeprowadziliśmy, że kupiliśmy dom, że wyremontowaliśmy ten dom i że się wyprowadziliśmy z niego. Nie żałuję, bo naprawdę po prostu sporo mnie to nauczyło, więc cieszę się, że byłam w stanie to doświadczyć. Odeszłam z pracy, zrobiłam coś dla siebie, co no, czułam, że naprawdę potrzebuję. Dla siebie, także dla moich bliskich, bo prawda jest taka, że no, ta praca tak bardzo negatywnie wpływa na moje życie, samo na życie moich bliskich, tak jak mojego męża, to wpływało na niego, ten cały stres, który ja po prostu no, w sobie nosiłam. To było naprawdę potrzebne. Od kiedy odeszłam z pracy, dałam sobie kilka dni i po prostu robiłam rzeczy, które były nieproduktywne, ale które sprawiały mi radość, ale po tym okresie po prostu czułam, że muszę coś zacząć robić, więc praktycznie od tamtego czasu zawsze jest coś, na czym pracuję, zawsze po prostu wypełniam swoje dni pracą. I czy to jest po prostu nagrywanie, edytowanie, praca nad właśnie tymi filmikami do mediów społecznościowych. Zawsze po prostu sprawiała mi ogromną radość, ja to uwielbiam robić, dlatego zresztą tak bardzo lubiłam swoją pracę, bo tym się praktycznie zajmowałam, to były reklamy do mediów społecznościowych. Gdy zresztą rezygnowałam z pracy, strasznie się obawiałam, że jeśli teraz ja nie będę mieć pracy, to co się stanie, a gdyby mój mąż stracił pracę. Ogromnie się tego obawiałam i to się stało. Kilka dni temu Antek został zwolniony z pracy. Pracował dla Twittera i były tam właśnie masowe zwolnienia. No i on także był jednym z tych osób, które po prostu zostały zwolnione. A praktycznie jego cały zespół został zwolniony. Tak więc to było niesamowicie smutne, bo ja widziałam, jak bardzo on był zgrany z tymi wszystkimi osobami, a to po prostu był najlepszy zespół, z którym pracował praktycznie od początku jego kariery. On uwielbiał tę pracę, pracował nad projektami, które były dla niego interesujące, czuł, że faktycznie ta praca, którą wykonuje, ma znaczenie. No i naprawdę było bardzo ciężko po prostu się z tym pożegnać. Całe szczęście nadal utrzymuję kontakt ze swoimi współpracownikami, no właściwie to ex-współpracownikami. Tak więc z tego się cieszę, że po prostu ma z nimi kontakt, oni się nawzajem wspierają. I po odejściu z pracy chciałam zmienić karierę. Uczyłam się na UX designera i plan był taki, by aplikować do firm technologicznych, które aktualnie zwalniają masowo pracowników, więc teraz się tak zastanawiam, czy w ogóle jest jakikolwiek sens, by zmieniać karierę właśnie w tym okresie. Sytuacja ekonomiczna, wiadomo, nie jest najlepsza na całym świecie i to jest po prostu straszne, jak dużo osób traci pracę i także te osoby na stanowiskach UX designera, a jednym z właśnie moich motywatorów, by zmienić tę karierę i właśnie ten kierunek podchwyciłam, to było to, że ta praca wydawała mi się bardzo stabilna. Tak więc te moje wszystkie przeświadczenia po prostu poszły do kosza, bo jak widać, to już nie ma po prostu znaczenia w sytuacji właśnie ekonomicznej, w której jesteśmy. Tak więc zastanawiam się, czy po prostu porzucić te moje marzenia wrócić właśnie do pracy, znów zacząć szukać pracy w tej samej karierze, w której pracowałam wcześniej.
bo mam już doświadczenie, więc mam wrażenie, że o wiele łatwiej byłoby mi dostać pracę w marketingu teraz na właśnie podobnej pozycji, niż zaczynać wszystko od nowa, zero doświadczenia, tylko po prostu z portfolio. Ja jestem osobą niesamowicie zdeterminowaną, więc jak coś sobie narzucę i po prostu zrobię sobie jakiś plan, okej, teraz po prostu uczę się tego, tutaj jest mój cel i po prostu muszę cały czas iść do przodu. I ja jestem taką osobą, która naprawdę ciężko po prostu się przestawić z tego toru, jak gdyby, ale no, różne sytuacje się zdarzają w życiu i mam wrażenie, że to wszystko, co się po prostu ostatnio działo, muszę podjąć bardzo ważne decyzje i wydaje mi się, że pomimo, że to nie będzie dla mnie łatwe, byłam w punkcie A, szłam do punktu B, a teraz jak jestem tutaj mniej więcej w połowie, to muszę wrócić do tego punktu A i może nie powinnam w ten sposób o tym myśleć. No, więc zobaczymy, jak to będzie, a mam wrażenie, że po prostu na dniach będę musiała podjąć no, dosyć ważne decyzje i po prostu zmienić swoje plany, ale będzie dobrze, naprawdę, musi być dobrze. Życzcie mi szczęścia, jeśli macie jakiekolwiek pytania, zostawiajcie w komentarzach. Wydaje mi się, że tam jeszcze kilka innych pytań się pojawiło pod przednim filmikiem, więc może zrobię kolejne Q&A. Tak więc ukończę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Jeśli Wam się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, zasubskrybowaniu tego kanału i do zobaczenia w następną sobotę już w nowym filmiku. Pa, pa!